Cześć, witam wszystkich serdecznie. Spadki na pięć. Pojęcie, które pojawiło się już w kilku filmach, na przykład o doborze kabla wewnętrznej linii zasilającej. W sieciach przesyłowych czy instalacjach jest to zazwyczaj zjawisko niekorzystne, które staramy się ograniczać, a w urządzeniach czy odbiornikach może być wykorzystywane i celowo wywoływane. W tym filmie powiem o spadkach napięć w elektryce, skąd się biorą, od czego zależą, jakie są ich konsekwencje, te pozytywne i te negatywne, w jaki sposób są ograniczane i jak mogą być wykorzystane. Na początek odrobina teorii. Spadki napięć pojawiają się tam, gdzie przez przewodnik czy odbiornik płynie prąd elektryczny. Wyjątkiem są nadprzewodniki, ale ich w praktyce na razie nie spotykam. Od czego one zależą? U, czyli spadek napięcia, jest równy I, natężenie przepływającego prądu, razy R, rezystancja przewodnika. Czyli jeśli przez przewodnik o jakiejś rezystancji popłynie prąd, to na tym przewodniku, na przykład naszym przewodzie, powstaje spadek napięcia, zależny od natężenia przepływającego prądu i rezystancji tego przewodnika. Ten spadek napięcia jest wprost proporcjonalny, czyli im większe natężenie prądu czy rezystancja, tym większy jest ten spadek napięcia. W przypadku prądu zmiennego, w tym przemiennego, mówimy nie tyle o rezystancji, a o impedancji. W tym filmie jednak skupimy się na głównej składowej impedancji w przewodach, czyli po prostu rezystancji. W instalacjach domowych czy wewnętrznych liniach zasilających możemy pominąć impedancję pojemnościową i indukcyjną. Jej wpływ będzie bardzo mały i dla uproszczenia będę tu mówił o rezystancji. Posługując się wartościami skutecznymi prądu zmiennego, przemiennego, czyli odpowiednikami dla prądu stałego, możemy korzystać z niektórych wzorów dla prądu stałego. Na przykład podanym wcześniej wzorem wynikającym z prawa Ohma. Więcej na ten temat znajdziecie w filmie o przebiegach. Mamy więc dwa podstawowe czynniki wpływające na powstawanie spadku napięcia. Natężenie przepływającego prądu i rezystancja czy impedancja przewodnika. Mam tu taki model na stole. Na tak krótkich przewodach i przy małym prądzie byłoby trudno to zobaczyć, więc mam rezystory, odpowiedniki rezystancji przewodów. Rezystory to 10 ohmów. Podobną rezystancję ma przewód o przekroju około 2 mm kwadratowych i długości 1000 metrów. Na ekranie tabela jednego z producentów. Można w niej odczytać rezystancję 1 km żyły. Mam tu amperomierz i woltomierz. Zobaczcie, jak zmienia się spadek napięcia, kiedy zmieniam natężenie płynącego prądu. Teraz zmieniam rezystancję na 2 razy większą. To tak, jakby zastosować 2 razy dłuższy przewód. Zobaczcie, jak zmienił się spadek napięcia. Teraz 2 razy mniejsza rezystancja niż na początku. To jakby zastosować 2 razy większy przekrój przewodu. Popatrzcie na tabelę. Mamy tu rezystancję dla przekroju 4 mm kwadratowych. Jest ona 4 razy mniejsza niż dla 1 mm kwadratowego. Mamy tu więc dwa ważne czynniki związane z rezystancją. Długość przewodów oraz ich przekrój. Konsekwencją przepływu prądu przez przewodnik jest wydzielanie się energii, na przykład w postaci ciepła. Może to być pożądany skutek, na przykład w grzałkach, lub wręcz przeciwnie, na przykład straty energii w przewodach elektrycznych. Wróćmy do wzoru wynikającego z prawa Ohma. Omówiliśmy rezystancję, pierwszy czynnik wpływający na spadki napięć i traconą energię. Drugi czynnik to natężenie prądu. W domowych instalacjach, gdzie mamy określone napięcie sieci, napięcie pracy odbiorników, 230 V dla zasilania jednofazowego, 400 V napięcia międzyfazowego, właściwie to niewiele możemy zrobić. Aby dostarczyć odpowiednią ilość energii, czyli zasilić urządzenie o danej mocy, potrzebne jest konkretne natężenie prądu. Moc to U razy I, napięcie przemnożone przez natężenie prądu. Jeśli mamy określoną moc urządzenia i określone napięcie, prąd też będzie określony. I równa się P przez U.
Natężenie prądu to moc podzielona przez napięcie. Inaczej to wygląda w sieciach energetycznych. Tu już możemy mieć wpływ na natężenie prądu, a co za tym idzie, na spadki napięć i straty energii. Wykorzystajmy dwa podane wcześniej wzory. Na spadek napięcia U równa się I razy R oraz na moc P równa się I razy U. Podstawiając do drugiego wzoru za U I razy R otrzymujemy P równa się I razy R, czyli P równa się I kwadrat razy R. To wzór na moc wydzielaną i traconą na przewodach. Zauważcie, nie ma w tym wzoru napięcia. Mamy tylko prąd i rezystancję. Aby dostarczyć odpowiednią moc odbiorcy, czyli U razy I, napięcie razy prąd, możemy zmniejszyć prąd jednocześnie podnosząc napięcie. Jeśli podniesiemy napięcie stukrotnie, to aby dostarczyć tą samą moc, wystarczy nam stukrotnie mniejsze natężenie prądu. A jakie będą wtedy straty na przewodach? P równa się I kwadrat R. Natężenie prądu podniesione do kwadratu. Moc tracona będzie 100 do kwadratu razy mniejsza. 10 tysięcy razy mniejsza. Podnosząc napięcie 100 razy, uzyskamy 10 tysięcy razy mniejsze straty. I dlatego przesyła się energię sieciami wysokiego napięcia. Ale to nie jest jedyny powód. Moc tracona jest wydzielana m.in. w postaci ciepła. Przy przesyłaniu dużej ilości energii przewody nagrzewają się. Aby się nie stopiły, musielibyśmy je chłodzić, co praktycznie jest niewykonalne, lub stosować jakieś olbrzymie przekroje. Wróćmy do instalacji niskiego napięcia, gdzie już mamy ustalone napięcie. W filmie o doborze kabla WLZ pojawił się warunek spadku napięcia. W chwili powstawania tego filmu przepisy określają ten maksymalny spadek. Jest to 4% od przyłącza zakładu energetycznego do urządzenia. Mamy tu określone napięcie, określoną moc, określone natężenie prądu. Jedyne, na co mamy rzeczywisty wpływ, to przekrój przewodu, kabla. Musimy tak dobrać okablowanie, aby spełnić ten warunek. Spadki napięcia na przewodniku nie muszą być szkodliwe. Mogą być potrzebne i celowo wywoływane. Jak już mówiłem na początku, zgodnie z prawem Ohma, na danej rezystancji spadek napięcia jest proporcjonalny do natężenia przepływającego prądu. Znając wartość rezystancji i mierząc spadek napięcia, możemy w prosty sposób obliczyć natężenie przepływającego prądu. Współczesne multimetry właśnie w ten sposób dokonują pomiaru prądu. Mierzą spadek napięcia na znanej rezystancji, dokonują obliczeń i prezentują wynik na wyświetlaczu. Na tej zasadzie działają także boczniki do pomiaru dużych prądów, czyli specjalne oporniki, rezystory o znanej rezystancji. Te boczniki mają niską, możliwie niezależną od czynników zewnętrznych rezystancję, aby w minimalny sposób wpływać na obwód, ograniczając prąd. Ponieważ rezystancja boczników jest mała, spadki napięć też są małe. Mierzy się je najczęściej miliwoltomierzami lub stosuje wzmacniacze. Spadki napięcia można też wykorzystać np. do pomiaru impedancji pętli zwarcia. Pokazywałem to w filmie o pomiarze IPZ multimetry. Ale tą samą metodę wykorzystują mierniki instalacji. Mierzą spadek napięcia pod obciążeniem w konkretnym miejscu. Na przykład w naszym gniazdku sieciowym w domu. I na tej podstawie wyliczają wartość impedancji pętli zwarcia, obejmującą instalację wewnętrzną, WLZ, sieć zewnętrzną, cewki transformatora. Zastosowanie spadków napięć nie kończy się na elektryce, ale to już temat na osobny film. Jeśli coś Was interesuje, a pominąłem, albo interesuje Was jakiś temat, dajcie znać w komentarzach. Tak właśnie powstał ten film. Propozycja tematu pojawiła się w komentarzu. Zapraszam też do subskrybowania kanału. A ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.